Prowadzone przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej rozwiązania organizacyjne i kadrowe nie przyczyniły się w istotny sposób do poprawy wykonywania zadań przez służbę celno-skarbową. Nie wdrożono systemu pomiaru efektywności pracy, kluczowego z punktu widzenia zarządzania polityką kadrową. Z opóźnieniem podjęto działania mające na celu zmniejszenie liczby wakatów, gdy braki kadrowe były już wyraźnie odczuwalne. Ujednolicenie siatki płac przyczyniło się co prawda do zredukowania różnic w wysokości uposażenia funkcjonariuszy poszczególnych izb administracji skarbowej, nie doprowadziło to jednak do zmniejszenia dysproporcji w jednostkach na wschodniej i zachodniej granicy państwa. Nikt zwraca również uwagę na nieprawidłowości przy awansach kierownictwa KAS. Jeden z szefów KAS awansował o 8 stopni w rekordowo krótkim czasie. Zamiast 16 lat zajęło mu to zaledwie 16 miesięcy.